Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Rada, odpowiadamy częściowo na pytania zadawane przez Państwa, bo odpowiedzi ustne, a pojawiły się też pisemnie i zapisemnie. Wasze interpelacje będą pisemnie odpowiedziane. I tutaj będą kolejności zgłoszone Pani Rada Anna Głaszkowa. Bardzo proszę Pana Kierownika Petra Kina o odpowiedzi w sprawie ulicy. Jeżeli chodzi o połączenie małych osób, alternatywne, na przykład tam mieszkam, to wiem jak to wygląda, mieszkam na ulicy Gminowej. Czy sprawa polega na tym, że praktycznie odcinek do centrum możemy pokonać ulicą Cmentarną, potem pod Krapą, odcinek Gminowej, Sadowej, czy później na później Krzemowej, nie intensywnej. Natomiast na odcinku między Cmentarną i pod Krapą nie ma innej alternatywy, jest tylko możliwość w przyszłości oczywiście, co to było, że mówimy, wykonanie odcinka drogi średniego walentego, to jest ten łącznik tutaj bliżej kościoła, tak żeby nie trzeba było jechać dookoła ulicą Sanową. No niemniej jednak ta droga w tej chwili jest utwardzona, na odcinku pewnym jest drogą gruntową. Jest tam projektowana kanalizacja sanitarna w tej drodze, więc mam taką nadzieję i to by można było wykonać utwardzenie tej drogi, przygotować jej wraz z odbudową, w momencie budowy kanalizacji, bo planujemy otworzenie podbudów całych od szerokości jezdni dróg w przypadku budowy kanalizacji. I to automatycznie można by było w ten sposób ten odcinek skrócić po prostu tą drogę przejazdu. Bo w budowie pod Krapą wiadomo, że trzeba ją było kompleksowo przebudować odcinki kolejowe łącznie z mostem na ulicy Gminowej. Też trzeba było gruntownie przebudować, więc w momencie dzisiejszy droga jest taka, jaka jest, tutaj się w tej chwili nic nie wymyśli bardziej takiego lepszego. Jeżeli chodzi o tą część gruntu gminnego poza placem zabaw, no w tej chwili wczoraj padało, ale dzień wcześniej tutaj wykonawca podjął kolejne czynności wyrównania terenu. Zresztą część sprzyjających warunkach atmosferycznych. Dostawaliśmy troszkę ziemi w tej chwili z inwestycji naszych gminnych. No i teren jest wyrównany. Czekamy na sprzyjające warunki, żeby przyjąć humusu i powiedzmy przygotować ten teren pod przyszłe planowane wojsko, czy cokolwiek innego, co tam w przyszłości może powstać. Jeżeli chodzi prace interwencyjne, tutaj chodziło dokładnie o pani. Ja pytałam o ulicę Chmielową na odcinku między Krakowską a Podgrabem, bo tam wypadło dość dużo. Państwo może. Tak, rozpoczęliśmy teraz sprawę, której nie ma. Natomiast rozpoczęliśmy prace związane z remontem uczestnictwa gminy, bo w tej chwili było wokalne siebie, to jest Krzemysława, to jest część tutaj bliżej. Natomiast sukcesywnie w ramach wykonywanych zadań po prostu te remonty często będą prowadzone na tym odcinku. Mam nadzieję, że moi sąsiedzi również będą zadowoleni z tego, że ten miejsce jeszcze będzie wykonany. Aczkolwiek no, nie mogę zrobić, żeby jeszcze było budowane, bo chyba ta ma problem. Wybaczcie Państwo. Dziękuję bardzo. Teraz poproszę Panią Kierownik Katarzyneczko o odpowiedź dla Pana Radnego Paczka. Szanowni Państwo, otrzymaliście od Pana Wójta taką informację o rozpropagowaniu wśród rolników informacji, że właśnie 31 maja odbędą się wybory do Śląskiej Izby Rolniczej. Również w wiadomościach koziemskich ukazała się taka informacja. Zadaniem ustawowym tutaj naszej gminy jest przygotowanie lokalu pod wybory. Taki lokal został wyznaczony w szkole podstawowej numer 1 oraz sporządzenie list osób uprawnionych do głosowania. Takie w tym wydaniu w następnym wiadomości również ukaże się ta informacja, że takie listy będą udostępnione w Urzędzie Gminy do oglądu. Kandydaci mieli się zgłaszać już bezpośrednio do Śląskiej Izby Rolniczej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz Pan Radomo się chciałem powiedzieć, jeśli chodzi o te liczby dzieci, płatność w pracownikach gminy, wszystkim będzie na piśmie. Jeśli chodzi o liceum, to
sprawny. On po prostu jest sprawny na tyle, coś jest jakaś awaria taka techniczna tego zegara i po prostu go wymienimy, no bo kolejny raz przyjeżdżają, ustawiają, on się cały czas przestawia, więc tam po prostu trzeba mieć zegar tyle, no. Więc to zostanie zrobione w najbliższym czasie. Więc także to jest tyle. Dziękuję. Jeśli chodzi o panią radną Dorotę Czosę, to odpowiedź będzie udzielona na piśmie, tak jak sobie pani życzyła. I teraz odpowiedź dla pana radnego Ireneusza Pacyny. Bardzo proszę pani o medycję wieczyste. Czy wczoraj państwo zgłaszaliście, Ireneusz zgłaszał ten problem przejazdu. Ulicą Jasenną i Zagrodową, no, udało się dzisiaj zidentyfikować przynajmniej jednych przejeżdżających, czyli wykonawcy, którzy wywożą tą drogą. No i dzwoniliśmy do kierownika budowy, jeszcze będę dzwoniła jutro do inspektora nadzoru, żeby przynajmniej ten przejazd zlikwidować i jeździć powiedzmy od strony Kent, czy od strony tutaj Przeszną i od strony GUS. Natomiast no, pewnie to nie jest tylko jedyne przejazdy do miejsca, bo jeszcze też tam jeżdżą właśnie tam miał autobusy i jeszcze inni. No zobaczymy, bo my też mamy tutaj sprawdzić jeszcze, czy tam udało się wyraźnie jakoś postawić, żeby właśnie ograniczyć ten ruch innych pojazdów, bo wykonawcy, no to możemy prosić, czy zarządu powiatowego, żeby dał polecenie i żeby nie wozili tędy. To jest, ta sprawa jest do opanowania. Natomiast ja jestem przypuszczony, że jeszcze chciałam odpowiedzieć panu Jackowi Kalińskiemu w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego. No planu to jeszcze nie ma, panie Jacku, bo najpierw jeszcze nawet nie był wyłożony. A żeby mógł być wyłożony, to musiała być decyzja ministra rolnictwa w sprawie wyłączenia gruntu rolnego z użytkowania rolniczego, gruntu rolnego trzeciej klasy. I na tą decyzję czekaliśmy równo pół roku. Przyszła ostatniego dnia 6 miesiąca. Minister nie zgodził się na wyłączenie ponad 33 hektarów gruntów trzeciej klasy, głównie pod zabudowę mieszkaniową. Projektanci musieli zrobić, kończą korektę planu, projektu planu i właśnie w najbliższych wiadomościach koreańskich będzie ogłoszenie o wyłożeniu planu, które rozpocznie się 11 maja. Będzie też debata publiczna. No i tyle. Pan wójt też w wiadomościach koreańskich, jak odpowiada na dokładnie to pytanie, które pan zadał. Liczę na to, że w tym roku uda się, bo w tej chwili już jakby nie ma takich przeszkód, chociaż jeżeli mieszkańcy ci, których wnioski nie są uwzględnione, będą pisać uwagi, one i tak nie będą mogły być uwzględnione, więc to może jeszcze też przedłużyć trochę. No ale to już jest jakby ta procedura jakby w tej chwili rusza z miejsca i zmierza do zakończenia. Nie, to jest decyzja ostateczna. Jest ochrona gruntów rolnych i w Kętach w ubiegłym roku też czekano długo i też praktycznie prawie 40% zostało odrzucone. U nas to jest trochę ponad 33% z tego wniosku zgłoszonego. Dziękuję. Kontynuujemy dalej pana odpowiedzi na interpelację. Teraz proszę pani kierownika Kino odnośnie awarii oświetlenia na ulicy Mazurowej Dymczowej. Już mówiłem panu Jackowi, też mam taką prośbę do państwa, wszystkich radnych, którzy zbieracie te informacje dotyczące awarii, ewentualnych awarii światła ulicznego. Raz, żeby po prostu mieszkańcy muszą podać konkretne miejsce, bo często się zdarza, że ulica jest podzielona na punkty zawalane, czyli część lampy zawalanych z innego punktu, część lamp z innego. Często się zdarza, że jedna ulica posiada kilka punktów zawalanych, te punkty zawalania obsługują inne ulicznicy. Ważne jest właśnie, żeby znaleźli dokładną lokalizację, czyli na przeciwko budynku, takim numerze lub takim. Wtedy łatwo jest tą awarię zdiagnozować, w miejscu ma miejsce, to i krócej trwa usuwanie tej awarii. To jest raz, to oczywiście zgłosimy. Mi się wydaje, że tutaj tych częstotliwość awarii zgłoszeń bardzo się zmniejszyła, więc państwo też to myśli zauważyli i mi się wydaje, że zakład energetyczny już obowiązuje się ze złożonych i zobowiązany w sposób odpowiedni. Jeżeli chodzi o remonty, cząstkowe, bo nawet podobna sytuacja, jak zgłaszano wcześniej przez panią radną, po prostu sukcesywnie będą te remonty dróg wykonywane.
dana, no, po prostu ten grunt pracuje cały czas, on się musi najpierw odkształcić, uformować, więc po prostu będzie to poprawione, wyczyszczone, nerwowe i tak dalej. Myślę, że wykonamy to już albo naszymi pracownikami, albo będziemy robić, tak robimy co roku, takie przeglądy gwarancyjne, więc są wykonywane te roboty takie poprawkowe przez wykonawców. Jeżeli chodzi o Wojska Wybarki, jeśli chodzi o wicetęczę, to tam jest skręt prawo, to jest w klasie, w której jedyka 52, więc takie pismo możemy sobie dać do urzędnicy drogi i oni tą sprawą się zajmą. Natomiast jeśli chodzi o wizję ulicy Jezusów, to z tego co wiem, pan kierownik Jacek Skoczyna dzwonił pana radnego krajskiego, co by stanie tymi, ale było bez odbioru. Jeżeli pan kierownik przyjdzie po urlopie, to będzie dzwonił w tej sprawie, żeby to ustalić. Jeśli chodzi o sprawę oświetlenia, chodzi o teren boiska asfaltowego między Darną Anteką a Piłkochwytami, teren SP2 przy drodze krajowej. Tam zgłaszała młodzież też niejakie spotkanie dotyczące oświetlenia boiska, bo grają w szybkówkę, robimy gry zespoły wieczora, więc myślę, że ten projekt, on jest oszacowany na około 22 tysięcy. Chodzi jeszcze o to, żeby jeden osób zainstalować na terenie prywatnym obok apteki, a drugi widzami za bramką. W związku z tym byłby na każdy sposób jeden punkt oświetleniowy. Koszty na dzień dzisiejszy to są granice 20-22 tysięcy złotych. Jeżeli coś takiego się pojawi, to być może to zrobimy teraz, jeżeli środki, to należy zaprojektować w przyszłym roku w budżecie. Jeśli chodzi o przystanie tego 52, to zarządcą drogi jest tylko i wyłącznie krajówka, więc takie pismo możemy skierować do nich. No i to pozwolę przekazać. Odnośnie dziury, to znaczy to jest pytanie dla pana radnego Tadeusza Terpnarza. Dzień dobry. Chcieliśmy odpowiedzieć panu na interpelację dotyczącą dziury. Bardzo proszę pana kierownika. Nie wiadomo, że było tematem rozmów kilka lat wcześniej. Znajduje się na terenie naszej gminy. Jest to boczna droga o ulicy Chęckiej, obok ulicy Wieżowej. Jest to działka wielkości 90 arów z dwoma odwiertami. Jeden z lat chyba z jednym, z lat 90. W związku z tym państwo pamiętają, radni temu jesienią były takie dyskusje, który proponował różne dziwne rzeczy. Nie byliśmy na mapie świata, tylko z tym byłaby związana sukcesja gminy Kozy. Natomiast myśmy poszli pewne starania w związku z wykupem tego terenu. Bardzo proszę pana kierownika o przekazanie informacji. Szanowni Państwo, co Pan mi tu przedstawił, całe założenie, no jest to teren, na którym znajduje się odwiert. Odwiert ma około 1,5 km głębokości. Był to odwiert tak zwany T3, który zadanie było pierwotnie tworzenie solanki, czyli dwóch tych odpadowych składanych Silesia. Czy projekt cały upadł, tak jak swojego czasu między innymi kopalnia Silesia. Natomiast odwiert został. Są tam zbadane złoża i tam złoża wód, to są tak zwane niskotemperaturowe wody geotermalne, czyli temperatura do 40 stopni Celsjusza na wylocie. No i naszym zadaniem od wielu, wielu lat w ogóle gminy, czyli w kadencji jeszcze wcześniej, było nabycie tej nieruchomości. Wnioski były kierowane na podstawie różnych przepisów, możliwości. Nie udawało się tego gruntu nabyć. Między innymi ten grunt został zarezerwowany jako schod gminy Pożydowskiego przez marszałka Wojska Śląskiego. Natomiast w tej chwili nadawa się na to, że się okazja ten grunt został zwolniony, gdyż ci właściciele nie wyraźnie zgodę na zadośćuczynienie w formie nieruchomości. Jest okazja po prostu nabyć tą nieruchomość w trybie sprzedaży nieruchomości pomiędzy jednostką terytorialną a skarbem państwa za obniżoną wartość. Wycena tej nieruchomości wykonana przez starostę na dzień dzisiejszy schodła do 450 tysięcy netto. Tak, nie pamiętam, ponad 400 tysięcy w każdym razie. Natomiast postaramy się, jak sama nazwa wskazuje, nabyć za obniżoną wartość, więc tutaj trwają rozmowy, negocjacje. W krew chodzi kwota około 100 tysięcy złotych. Netto. Plus 23%
gdy chodzi, chcielibyśmy 300 tysięcy plus spadek do około 153 plus koszty materialne, też dokumentacja geodezyjna. W tej kwocie dysponujemy też w budżecie, do tej pory dysponujemy tam w budżecie około 150 tysięcy, z tego co pamiętam jest. No, zależy nam bardzo na tym, żeby nabyć tą nieruchomość i myślę, że można będzie w przyszłości wykorzystać tą nieruchomość, czy złoża złożone złoża w tej nieruchomości na różne ciekawe cele, czy złożone w terminie i jakiejś przyszłości oczywiście. W celu uzupełnienia informacji, które dwa tygodnie temu rozmawialiśmy z kierownicą wojewodą, panem Mirosławem Szymą, który zapewnił, że poszli w stanie przekazać kwotę 60 euro na ten teren Niekozy i sprzedać. Myślę, że za tą kwotę, która zostanie ostatecznie wyznaniem ustalona, tak jak obiecaliśmy, sprzedając bibliotekę przy Wiejskiej 17, część pieniędzy poszła pani Udacie na zakup wozu bojowego dla ochotniczej straży pożarnej w Kozach. Natomiast to, co reszta została, pójdzie na zakup tej dziury. Tej działki z dziurą 90 km. Myślę, że odpowiedzieliśmy na wszystkie Państwa pytania i bardzo dziękuję za odpowiedzi pracowników w tym zakresie. Ja mam taką prośbę do Państwa radnych, ponieważ projektujemy kanalizację w dwóch obszarach KUS w rejonie tutaj ulicy Kańskiej, tam ulicy Koło Morzowowa i to ulicę Przylewa tutaj od strony Tołów i w rejonie mamy KUS Krzemionek Starego Dworu, jeszcze jednego miejsca tam opisywanego, ale no i niestety bo mieliśmy spotkania z projektantami, gdzie też było kolejne. Nie zawsze da się prowadzić kanalizację w drodze. Na Świerkowie między innymi jest problem właśnie z drogą bardzo poważny, ale tam, gdzie się nie da prowadzić w drodze, bo są różne ukształtowania terenu, które na to nie pozwalają. No niestety mieszkańcy nie zgadzają się na przejście po działkach prywatnych albo stawiają bardzo wygórowane warunki, czyli są odszkodowania, już zużywości, wszystko różne rzeczy. Albo zwyczajnie, żeby sąsiad nie miał kanalizacji. Też są takie przypadki, to nie odosobnione. I proszę Państwa, no niestety jest tak, bo konsekwencje tego są praktycznie dwie. Jedno, że tam gdzie się nie zgodzą, no to jakaś część będzie pozbawiona kanalizacji, bez możliwości jej zarysowania. A z kolei, jeżeli wskutek tego braku zgody na przejście po działkach prywatnych zostaną wyłączone pewne obszary ze skanalizowania, obszary gęsto zamieszkałe, to my nie uzyskamy wskaźnika, czyli tym samym nie będzie możliwości realizacji, bo nie dostaniemy pieniędzy znikąd. No i to jest to najgorsze, co może być. Ja bym chciała Państwa prosić, że tych Państwa, którzy jesteście z tych rejonów, gdzie ta kanalizacja jest projektowana, żeby trochę może, no albo z nami się spotkać, możemy wskazać te miejsca takie trudne. Albo jak sami Państwo słyszycie, że jest jakiś problem, żeby się jakoś włączyć, pomóc drogi te osoby, które się nie zgadzają, jakoś próbować przekonać, skoro oni mają możliwość, że zostaną objęci projektem, to do nich ta sieć kanalizacji też idzie przez czyjeś działki. Więc żeby nie było na takiej zasadzie, że jak ja już mam, to sąsiad już nie musi mieć, bo tam jestem na niego obrażony i on już nie będzie miał, bo faktycznie nie będzie miał. Ale może być też tak, że ten ktoś, kto się nie zgadza na to, żeby sąsiad miał, on też nie będzie miał, bo wskaźnik nie wyjdzie i w ogóle nie będzie się dał tego realizować. I to jest taki mój apel, bo rzeczywiście są bardzo poważne problemy. Kolejny problem, ten, który jest na Świerkowej, myślę, że on jest nierozwiązywany, to jest nie da się poprowadzić inaczej, tylko ulicą. Część jest nieuregulowanych stanów prawnych, czyli spadkowe sprawy i jest kilkunastu spadkobierców i w ogóle skłóconych i w ogóle nie załatwia spraw spadkowych. A jedna z kolei ta rodzina przez prawnika no, wymyśla, co by tam chciała dostać. No więc prawdopodobnie cały ten rejon nie będzie skanalizowany i wtedy w ogóle poza tym zapytania stoi kanalizacja w ogóle w tym rejonie. Będzie wskaźnika, bo tam jest taki przebieg kanału, przy którym nie ma zabudowy, żeby dojść do kolektora,
I no, będą poważne problemy. I dzisiaj tutaj rozmawialiśmy, byli projektanci, wszystko to analizowaliśmy. No, przyznam się szczerze, że nie widzę wyjścia, żeby tamtą analizację zrobić, dlatego że nawet jeżeli ją w projekcie rysują, to nie będzie pozwolenia na budowę i w ogóle nie będzie pozwolenia na całość, no bo zaczną się odwołania albo jakieś inne historie. Bardzo ciężko powiedzieć. Z jednej strony wszyscy chcą, zwłaszcza teraz przy ulicy Kańskiej, podobno po tej drugiej stronie wszyscy są po prostu zainteresowani bardzo kanalizacją, bo wszystkie odprawy ścieków będą zamknięte. Natomiast no, ci ludzie się z innych powodów nie zgadzają. Tego nie przeskoczymy po prostu. Także wszyscy powinniśmy być tym zainteresowani, żeby jakoś wspomóc, jakoś mieszkańcom przekonywać. No proszę też próbować ze swojej strony, żeby byli Państwo zainteresowani, to my wskażemy te konkretne miejsca czy konkretne osoby, gdzie jest problem, ale możemy się umówić kiedyś, jeżeli ktoś z Państwa będzie zainteresowany, to proszę o telefon, po prostu pokażę. Dziękuję. Przejdźmy do punktu 12, sprawy różne. Ja może bardzo poproszę na początku pana dyrektora pana Małeckiego, aby udzielił nam kilku informacji co do planowanych uroczystości i imprez na terenie naszej gminy. Dziękuję. Drodzy Państwo, pierwsze wielkie święto, jak się nazywa, to święto Konstytucji 3 maja. Zapraszamy serdecznie w niedzielę 3 maja o godzinie 14. Składamy wiązanki kwiatów pod tablicami na kościele. Oczywiście tradycyjny proces. Ale jeszcze wcześniej wydarzenia artystyczne. Jutro o godzinie 18.00 otwarcie wystawy Krzysztofa Stojeńskiego. Krzysztof Stojeński to jest ten artysta, który od paru lat wykonuje rzeźby na złotą trąbkę oraz ten sam człowiek, który dwa razy na pozostaniały koncert muzyki Brusowa i poezji śpiewanej w pałacu. Ruszamy także jutro z pierwszymi zajęciami projektu Kultura Kołem się toczy. To będzie zaczęło się przez ponad miesiąc, czyli projekt jest przewrotny. To są tylko zajęcia warsztatowe z danych rzemiosł artystycznych, ale to jest trochę projekt badawczy, mający na celu zdiagnozowanie kultury w naszej miejscowości. Kolejnym wydarzeniem, jaki nas czeka wielkim, to jest z NIK-u rozpoczynają się prezenty Tokarzowskie już w maju, 27 maja, pierwszymi działaniami w bibliotece. Pierwsze duże imprezy to jest 6 i 7 czerwiec, czyli weekend zaraz po Bożym Ciele. W sobotę imprezy rozpoczynają się koncertami rezydentów powiatowych, przygotowanych rezydentów. Potem nasze zespoły i gwiazda wieczoru zespół TSA. Wieczór kończymy wspólną zabawą dyskotekową, utrzymamy się w klimatach lat 80. Drugi dzień absolutnie rodzinny. Rozpoczynamy go o godzinie 12 imprezami na Placu Targowym, czyli już dużo, dużo wcześniej pod kościołami rozpoczną się koncerty orkiestrentych, które zjechały na Międzynarodowy Festiwal Orkiestrentych, między innymi orkiestra z Niemiec oraz Bułgarii, będzie gościła w naszej miejscowości. O godzinie 12 startujemy koziański rodzinny konkurs samochodowy. Będzie to taki mini rajd turystyczny promujący naszą miejscowość, rajd ruszy w trasę. Z uczestnikami rajdu spotkamy się o godzinie 17 z powrotem na Placu Targowym. Niedziela pomyślana jest o szczególnie rodzinnie spacerowo, gdyż będzie okazja do pozwiedzania parku. Mówię do sobie pozwiedzania, nie tylko pospacerowania parku, że będzie ukończony. Gmina Biblioteka Publiczna wymyśliła fajną rzecz, przewodnik, który będzie oprowadzał po ścieżkach parku i w tajemnicze, które tajemnice i zakamarki parkowe. I grana dla dorosłych dzieciaków będzie pierwszy raz wystawa na jazda kolejowego w Pałacu Sprawiedliwego. Przestrzeni wystawy będzie oczywiście taka do macania oszyma i za barierką, ale część wystawy będzie taka, że będzie można sobie samemu pojeździć tymi kolejkami, także będzie szaleństwo. Na Pałacu Targowym cały czas występy artystyczne naszej koziańskiej uzdrowionej młodzieży. Tu konstatuję, że miał olbrzymi problem. Podobna ilość godzin chcemy bardzo dużo zmieścić na tej scenie. Mamy bardzo dużo uzdrowionej młodzieży, także występy bardzo będą szybkie, króciutkie, błyskawicznie się to będzie odbywało.
kończymy wieczór tanecznie, będziemy bawić się zespołem Dramos, będzie dyktando gminne, będzie rozstrzygnięcie konkursu, będzie dużo stoisk, prawie stoisk, tym razem ludzi, dużo mamy twórców jednak na terenie miejscowości, potem będą prezentowali swoje wyroby. Będą także prezentowane właśnie te dawne rzemiosła, tutaj w ramach tego projektu Kultura Koło się toczy. 14 czerwca ostatniej impreza towarzysząca Niemkus, właśnie Państwo nie pamiętam, jaka to jest. Program ukaże się w Kościńskich Wiadomościach. Ja myślę, że zaraz po weekendzie teraz drugi weekendzie mają pójść do internetu informacje programowe. Informacje również, że my jako Rada Gminy też inicjujemy kilka imprez. Mam tutaj na myśli sejmik młodzieżowy, który odbędzie się 1 czerwca. Bardzo proszę Państwa radnych, żeby sobie zarezerwowali czas na godzinę 12. Sejmik młodzieżowy połączony jest ze wręczeniem nagrody imienia Jana Wolickiego. Bardzo Państwu dyrektorom dziękuję za zaangażowanie w ten sejmik. W tym roku sejmik prowadzi liceum ogólnokształcące z panią dyrektor Aliną Nowak na czele. Tytuł sejmiku to Prawa Człowieka i zgodnie z tradycją będziemy wręczać statuetkę Nauczycielowi Roku. Wnioski do kapituły spływają. Będzie rozpatrzony i wyróżnimy nauczyciela statuetką. Planuję również na 27 czerwca Red Nordic Walking połączony z powitaniem lata. Jest to już czteroletnia, może dopiero czteroletnia tradycja, ale cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców, w związku z czym na godzinę 12 na Chowaczą Łąkę zapraszam właśnie 27 czerwca. Chcę Państwu również powiedzieć, że od 4 tygodni zawiązuje się i rozwija mała grupa nieformalna pań, które się lubią włóczyć z kijami po wsi, żeby tak kolokwialnie, a może troszkę z przymrużeniem oka powiedzieć, jeśli macie Państwo ochotę, grupa liczy już 10 osób. Dzisiaj o godzinie 17 wyruszają spod Szlabany przy ulicy Beskidzkiej. Przewodniczką tej grupy jest pani Renata Tulicka. Jeśli ktoś z Państwa ma ochotę, mieszkańcy też zostają o tym powiadomieni. Można się do tej grupy przyłączyć. Grupa, hasło grupy to Chodzę, bo lubię. I myślę, że jest to też taka alternatywna forma rozrywki. Czy troski o zdrowie również można rzec. Jeżeli chodzi o działania rady, to chciałam również powiedzieć, że jesteśmy po szkoleniu z panią dr Ewą Bosy. Myślę, że ważną informację usłyszeliśmy, że nasze działania muszą być w zakresie prawa, nasze działania oparte mają być na statucie i nie możemy przekraczać swoich kompetencji, prawda? Więc ja tutaj myślę, że wkrótce zostanie powołana doraźna komisja statutowa i naniesiemy pewne sugestie pani doktor. Niedawno statut był poprawiany, ale dokumenty ciągle ulegają zmianie, więc musimy pewne rzeczy usprawnić po to, żeby Rada pracowała lepiej i sprawniej. Wpłynęło do Rady Gminy również pismo Stowarzyszenia Charytatywnego imienia Ojca Pio. To pismo, drodzy Państwo, dotyczy projektu orzeczenia lokalu na przechowywanie sprzętu rehabilitacyjnego. No ja przypomnę, że 2 lata temu udzieliliśmy już takich pomieszczeń przy ulicy Lichowej Towarzystwu Charytatywnego imienia Ojca Pio. W tej chwili już takim pomieszczeniem nie dysponujemy, ale myślę, że tutaj odpowiedź zostanie udzielona. Drugie pismo dotyczy oferty wynajęcia, oferty współpracy pomiędzy gminą Kosy a niepublicznym przedszkolem Akademią Marówna. Myślę, że tutaj też w tej kwestii odpowiedź zostanie udzielona na piśmie. To ja miałabym tyle, jeżeli chodzi o informacje.
zajmuję się również ja oprócz wiary statutowej. Czy ktoś z Państwa radnych i ktoś z Państwa chce zabrać jeszcze głos w sprawach różnych, to bardzo proszę. Jeśli mamy cel orzeczenia wypowiedzi Pani Przewodniczącej tego lokalu przemysłowej, w związku z tym, że zostali usunięci z terenów ulicy Parkowej, i zwrócił się ponownie do nas z prośbą, a my przy ulicy Pikowej, gdzie mamy budynek, który już częściowo oni już zagospodarowali, a też dodatkowo dostali jeszcze jedno pomieszczenie i na tym już będzie koniec, ponieważ nikt ich nie chciał. W związku z tym mamy pomieszczenia, które są przeznaczone dla pracowników gospodarczych, dla sprzętu, dla różnego rodzaju maszyn urządzeń, a z przodu od ulicy Pikowej tej pierwszej części już mają świeższe pomieszczenie. Zostało to zatwierdzone w formie aneksu, przyjęte przez nich i ten sprzęt będzie tam się też znajdował. Także to jest w celu uzupełnienia i odpowiedź zostanie skierowana do Stowarzyszenia Też wiem, że mają propozycję od księdza proboszcza, aby część tej stodoły, która jest tam przy parach, żeby sobie jakby przysposobili, z tym, że towarzystwo w tym momencie nie widzi pomysłu na pieniądze, na zdobycie środków, żeby dokonać tam remontu. Także ja myślę, że tyle, ile mogliśmy dać, tyle daliśmy. Natomiast no, po prostu nie mamy już tych pomieszczeń, żeby oddalowywać towarzystwo charytatywnej wymiany za chwilę. Czy ktoś z Państwa chce w sprawach różnych jeszcze coś powiedzieć? Zgłosić proszę radny Jacek Kaliński. Jedno szybko. Chciałem zaprosić wszystkich z Państwa oraz Państwa znajomych na piątej już turniej szachowy. Będzie odbywał się na terenie naszej gminy, turniej imieniem Władysława Mokisza. Od 5 lat organizujemy ten turniej szachowy wraz z Miłoszem Zelkiem i Anną Pilarską. No, musimy się pochwalić, że z roku na rok jest uczestników coraz więcej. Przyjeżdżają sąsiednie, zaprzyjaźnione gminy całymi autokarami. Także jest bardzo fajna impreza. Naprawdę, jeżeli ktoś lubi grać w szachy, to warto przyjść i popatrzeć. Pan Wójcarz jest na pierwszym nagród, które statuetki sponsoruje. Bardzo okazało zresztą, mamy też sponsora Rzeszowych oraz pan dyrektor hali sportowej załatwia też szkarnety na basen, więc jest na co popatrzeć, jest co wręczać, naprawdę warto przyjść. I chciałbym również zaprosić Państwa dzisiaj na szkół. Tak, turniej szachowy jest 31 maja. Zapisy do turnieju można składać do Domu Kultury do 22 maja. Jeszcze raz zupełnie odbył się Pana Radnego Kalińskiego. Chciałem powiedzieć, że funduje również nagrody Pani Przewodnicząca Rady Gminy. A rok temu Koźnik był tak gościć, że ten dzień przyjechał pierwszy raz, to wygrał prawie we wszystkich konkurencji. Także myślę, że w tym roku nie było naszego faworyta, faworytina, więc może to zrobić to. Będzie przedmiotem kurs. Tak. Mam nadzieję, że w tym roku będzie konfrontacja mistrzów i zobaczymy też tę walkę. I druga sprawa, też chciałem Państwa zaprosić dzisiaj na sztukę patrzenia, którą prowadzimy wraz z panem dyrektorem Markiem Małeckim w pałacu o godzinie 19. Będziemy oglądać film Dygna Lincza. Także zapraszam. Bardzo dziękuję. To są inicjatywy radnych, którzy podejmują pewne działania. Przepraszam, bo zapomniałam powiedzieć o turnieju szachowym. W związku z czym zachęcam Państwa do podejmowania różnorakich inicjatyw, które na pewno ubogacą życie społeczne w naszej gminie Kosy. Jeżeli nie ma pytań, jest, proszę radny Osierda. Chciałem tylko przypomnieć, że w okresie międzysesyjnym powstał klub radny. Pani Przewodnicząca miała na pierwszej sesji. Powiadomić o tym. Tak. Ja mówiłam na poprzedniej sesji. Czyli mogło być na poprzedniej, bo to było w okresie międzysesji. Na komisji było mówione, tak? W takim razie dobrze. To bardzo proszę Panie Radny, żeby mnie przeinaczyło przypomnieć nazwę. Pożyteczni dla GUS, tak? Użyteczni dla GUS. W takim razie informuję wszystkich Państwa, że powstał klub radny w składzie 6 osób pod nazwą Użyteczni dla GUS. Tam mieszkańców. Dla mieszkańców GUS. Użyteczni dla mieszkańców GUS. To chyba wszystko. Jeżeli ktoś z Państwa chce coś dodać?
dziękuję wszystkim za uwagę. Zamykam obrady szóstej sesji Rady Miasta.